Studia azjatyckie w Kolegium Civitas adresujemy do wszystkich tych, którzy pasjonują się Azją i intuicja im podpowiada, że XXI wiek faktycznie jest i pozostanie wiekiem Azji. Nasze programy studiów licencjackich i magisterskich kierujemy do wszystkich tych, którzy chcą się uwolnić od tego, co profesor Edmund Wnuk-Lipiński nazywał błędem europocentryzmu, czyli od przeświadczenia, że wszystko to, co ważne jest dla nas tu w Europie, pozostaje równie istotne dla mieszkańców Damaszku, Delhi czy Pekinu. Studia azjatyckie w Kolegium Civitas wyróżniają się tym, że koncentrujemy się na wydarzeniach bieżących i praktycznych umiejętnościach. I na przykład, jak będziemy rozmawiać o którejś z kultur azjatyckich, to od razu zastanowimy się, jak ta kultura azjatycka wpływa na dynamikę życia politycznego i na etykę w biznesie. Ponadto nasze studia azjatyckie wyróżniają się tym, że nie koncentrują się na jednym regionie czy państwie azjatyckim. To nie będą studia wyłącznie o Indiach czy Chinach. Nasi studenci poznają Azję od Azji Centralnej po Azję Południowo-Wschodnią, przez subkontynent indyjski i państwa arabskie. Największym atutem studiów azjatyckich na Kolegium Civitas jest kadra. Wykładowcy, którzy są zaangażowani w ten projekt, to są wybitni profesorowie, doktorzy, ambasadorowie, osoby z olbrzymim dorobkiem naukowym, z ogromnym bagażem doświadczeń, przede wszystkim praktycy, którzy w sposób bardzo fachowy, w sposób bardzo praktyczny potrafią przekazać wiedzę, w jaki sposób prowadzić biznes z Azjatami. Ukończenie studiów azjatyckich oraz korzystanie z działań Centrum Karier ośmieliło mnie do tego, żeby założyć firmę i fundację. Obecnie pracuję przy projekcie China Cube, język chiński dla dzieci, gdzie przybliżam kulturę chińską dzieciom w prosty sposób. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach operujących na rynkach azjatyckich, w dyplomacji, w placówkach na terenie Azji i w mediach. Dzięki studiom azjatyckim naszym absolwentom bardzo łatwo jest odnaleźć się w środowisku wielokulturowym, ponieważ nie obawiają się, że popełnią faux pas. Oni wiedzą, czy kobieta powinna podawać rękę na przywitanie w kraju muzułmańskim. Wiedzą, co oznacza odpowiednie rozsadzenie uczestników negocjacji przy stole. Potrafią poznać, jaką rolę będzie pełniła dana osoba w tym procesie negocjacji. Ponadto dużą przewagą i cechą wyróżniającą naszych absolwentów na rynku pracy będzie ich praktyczna znajomość języka chińskiego lub arabskiego. W takim razie, pasjonaci Azji, do zobaczenia w październiku.